Finały czempionów są za 9 dni? Jacob! Waleczne kurki! Waleczne kurki! Też je znam! Nie! Nie mówcie, że to Jong! I słuchajcie, dużo osób mówi o Brazylii, żeby wybierać Brazylię, bo tam one się później przydają gdzieś tam do SBC i chyba tak wybiorę rzeczywiście, że tak będzie. Bo to jedziemy z Brazylią czy Francją? Albo wiecie co, Francja? To w sumie i tak nie ma znaczenia. Podobno nie ma w ogóle paczek na start, które są wymienne, więc jakby ten start będzie tak długo ciężki, że dramat. No ale zobaczymy. Jedziemy z tematem. Przed nami pierwszy... O! Umtiti! W sumie ja go widziałem do ewolucji często wybieranego. Także... Kto wie, karta może do ewolucji. Umtiti pierwszy... A gdzie... Ty, dobra, już czuję ten ból dupy, że kobiet nie ma... A nie, są w startowych. Jest jedna kobieta. Efa. Efa to jest nasza pierwsza kobieta w teamie. Okej, replacemy Efe. Right backa... No Kyle Walker, wiadomo, na 10 spotkań? Lul. O, ale stroje w Wolfsburgu! Ho! Ale mi się trafiło na start! Oj, piękniusie! Ja uwielbiam takie kolory jaskrawe. Cudowne. A drugie jakieś takie kontrastujące. W ogóle Warty Poznań, też ładne. Z mapą Poznania. Piękna sprawa. Ale Bayern München myślę, że będą najlepsze. Dobra, i Herb na start. Górnik Zabrze. Mbappe tylko 2,5 milana? Czy to znaczy, że już ktoś trafił Mbappe? Important rzeczy, a czekajcie, jeszcze dodam jedną rzecz na ekran, bo oczywiście jakby mimo tego, że późno dostaliśmy ten kodzik, to oczywiście bardzo dziękuję za Creator Network, to my, dziękuję bardzo i jej oczywiście za ten, jakieś takie, o tutaj dodam gdzieś tam, że o Creator Network, że jestem good streamer, że mi warto dawać. Kamerkę zmniejsz? A co? Co ci się nie podoba? Nie, jest za dużo? Founded Award, czyli te obiektywy. Czy naprawdę za piąty level 2,84 plus albo 80 razy 10? W ogóle jest 8 page'ów. Jeden z 3 rare goldów za 4000. Premium gold packa, tutaj mamy Rodman do wyboru. Okej, jedziemy dalej. 2,878 plus, 2,80 plus, 2,81 plus. 10 level jest 10,83 plus? Czy to jest końcówka już EAFC, czy początek? Co jest, ty? Mi się wydaje, że już koniec gry. Jakby dają już nam rewardy. Także... Bellingham i Van Dijk do wyboru, okej. Okay. No jest dwa razy... ale design far... Ale czy... Okej. Okay. Design card spoko? Słuchajcie, 83 plus, 85 plus zawodnik. Prim Gold Pack. Pick jeden... 83 razy 10 znowu za 19 level, ale powiem wam tak, to wychodzi na to, że jest bardzo dużo piłkarzy, którzy są, no, jakby nie wiem, czy te karty będą tak mało warte teraz. Kadioglu i Devsbury Hall. Fire, 2 razy 82 plus, Gradient, Premium Gold, mamy Thomas, Iaramendi i Mace. Więcej rewardów jest z tego co widzę. Christian Teo, też bardzo fajny, Sugawara. Engen. 84 Rare Gold Player Pack. 84 razy 2. 1 z 3, 83 plus. Paczka za 100 tysięcy albo paczka z 5, 84 plus. No wydaje mi się, że tutaj easy 84 plus razy 5. 85 razy 2. No i Mateusz Kunia, co jest? Widzicie to? 89 pace'a, 87 strzałów, 83 podań, 90 dribblingu, 81 fizyki. O Boże. Kone, Gangu Hulita i 86 razy 3, 3 walkouty. No ale tutaj 40 tysięcy expa to będzie ciężko, zaraz zobaczymy jak ten exp będzie. Po 50 expa jest zastrzelenie 3 bramek i zagranie meczu. Za complete daily objectives jest 200. Za zagranie 8 meczów jest 200. No to zaraz w sumie sporo nam przyjdzie z tego. Zagranie, ty, no to tu jest 2,5. Za founderów, zagraj w trzech, o kurde. Dobra, co my tu mamy? Okej, kupić, sprzedać, SBC zrobić. Wiadomo, standard na początku. Team of the Week. A Team of the Week już jeszcze nie wyszedł, to nie wiem, czy to otwierać. Nie, too alone. Dobra, to nie ma Team of the Week. Nieważne. Right wing.
Right wing wing trafiłem, czyli bardzo prawy skrzydłowy. A, tutaj nie było nic, tutaj tylko stroje są. Tak, to jest konto Road to Glory i to jest jedyne konto, w jakim, gram. No okej, dali naklejki. A, i ewolucja... Okej. No i ten loan player pack, czyli tu do wypożyczenia będą ci... Znaczy, okej, ambasadorzy. Haaland na 10 meczy. No muszę Winiego, no. Czy dwa razy Winiego wezmę, czy... A nie, bo to jest kobieta jeszcze. Znaczy nie, że się rozczarowałem, ale... A, weźmy sam care. Słuchajcie, zaczynamy. Pierwsza paczka, jaka jest? Preview pack, więc nie płacę za nią nic, ale Włochy. Left wing back z Interu. Di Marco, okej. Okay. 82 overalla. Co my tu jeszcze mamy? Barnes, Ford, Hess? Czy kupujemy tą paczkę, czy na razie olewamy? Chyba olewamy? Pierwsza paczka, która ląduje u mnie. Uwaga! Mbappe! Przypominam, że jest to konto Road to Glory, więc te 4600 i Kolumbia. Bywa różnie. Na start. Ivi Lopez! Nie no! Jaka jest szansa, że Polak w pierwszej paczce trafi jedyną złotą kartę z Ekstraklasy? Jakby... Czyli idziemy w Ekstraklasę. Idziemy w Ekstraklasę. Druga paczka. Dopóki nie trafię coś dobrego. Serbia. ST. Vlach... Mitrović. Jak oni zremisowali z jakimś kambodżyskim zespołem, ty. No dobra, może w pierwsze dwie paczki nie były najlepsze, ale przynajmniej wiemy, że gorzej być nie może, prawda? Let's go! Trzecia paczka. Już po trzeciej paczce zaczynam się tiltować lekko, nie? Przecież ona ma z 1,70 m, no. 5-5. Ile to jest 5-5? 1,65 m. SC, CS, środek obrony, no. Naprawdę, jakby... Shadow, dobra, jesteśmy bogaci. Shadow, 5000. S. To jest moja czwarta paczka. Zostanie nam 4000 coinsów po tym. Nie, nie, nie. Baza zawodników to jest około milion, a my trafiamy duplikat Mitrovicia w czwartej paczce, jaką otworzyłem. Jakie są pieprzone szanse na to? O, 1000 końców, miło. Dobra. Come on. Hiszpania. LB. O, czy to ten, co zaasystował przy dwóch bramkach? Fran Garcia, piękna sprawa. Dobra, pierwszy grywalny. Tak jest, dwie asysty. Tak zrobił chłopak. Piękna sprawa, dobra. I jeszcze jaka karta do tego, do ewolucji. I Hunter. Jesteśmy ustawieni. Mudryk, pato. 8-3 za... Nie, 81 za pata. Aja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 j
Nawet nie wiem, jak wyróżnić, czy ktoś jest dobry, czy nie. 80 pace, 83 tempa, 80 podań, 80 dryblingu. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków prawie. Co tutaj jeszcze się może wydarzyć dzisiaj, nie? Co, jakby... Jak bardzo oni mnie będą trollowali dzisiaj? Jakby, co tu się jeszcze wydarzy? Dobra, słuchajcie. 10 dywizja... Tak. Kurde, to będzie trzeba dywizję przycisnąć. Tutaj mamy paczkę za 100 tysięcy. Za pierwszą dywizję jest paczka już za 100 tysięcy, a za drugą? Za 50. No to finały teraz. Za ostatnią rangę macie jednego pika z dwóch, ok. Za rangę tą macie 5000 końców pika. Za... co? Finały czempionsów są za 9 dni? Czyli finały czempionsów w ogóle są na premierę w zwykłej wersji. 29. LOL! Nie, no to jest już Champions Finals, dostępne za 9 dni, 12 godzin. Też ciekawe.
że więcej, czym lepsi jesteście, tym więcej expa dostaniecie, tym szybciej dostaniecie te nagrody. Dobra, idziemy dalej. Czwarta ranga, tu już trzeba 14 minów. 3,85 plus, plus te piki, plus po Ultimate Pack i tak dalej, 50 tysięcy końców. Paczka z 3,85 plus, paczka z 2,85 plus, za 125 tysięcy i za 100 tysięcy. Koła końców. Za trzecią rangę, czyli to jest 16 winów. Za 18 winów 4,85 plus, 2,86 plus, dwie Ultimate paczki i 100 tysięcy końców. I za najlepszą rangę macie 2,87 plus na pierwszy weekend? Jeszcze wymiennych? I 5,85 plus? What the fuck? Nie no, ale jakby jak ktoś wbija mega dobre rangi, to to jest super, nie? Jakby... Fede? Myślicie, że to jest droga do Fede? Też mi się tak wydaje. Nie! Nie mówcie, że to Young. To niezły drafcik na start! To niezły drafcik na start! Let's go! Ale karta na początek! O kurde! Ojoj! Jakie powitanie mi zrobili! Z paczki za 5000? Drafcik się zwrócił. O kurde. On ma jeszcze tego. On ma jeszcze 280 tysięcy. No, jedna na rynku karta. A on ma playstyle plus zagrania z fałsza. O kurde. Podania ma fajne. Ula la la la. Ale kurde. Ma cały z fałsza. Ma styl gry. Strzały z fałsza plus. Dziękuję bardzo Drzewo i dziękuję Lucas Gaming za subskrypcję Prime. Ale ma strzały bardzo słabe. Jakie ma strzały z daleka? O 66. Jakby nie wiem, nie rozumiem tego za bardzo. Bo dobry ping jest. Więc ktoś znany to musi być. Jacob! O kurwa! Ewa Pyre, on kobiet zrobił cały skład! Jak mi wstyd jest, ty! No nie, no że... Zrobił draft kobiet, ty! O matko! Ale skupienie na twarzy May. Pyk! Mamy to, Leo! Mario Rui. Polec. Aha! No dobra, OP kobiety, ty. On tylko podpalił, bo OP są, ty. Problemy są. Problemy są, żeby wygrać z Jacobem, bo jeszcze nie zrobili indyjskich poradników do gry. Indyjskich poradników jeszcze nie ma. I jakby są ciężary, mega. MRNK. Jedno, nie wstydziłby się takie ciężary na emeryta. Mówię, nie mam poradników. Oho. Ale jakie wrzuty idą, ty widzieliście to? Taka power wrzutka fajna poszła. Aj! Szybko odrabia straty ten wariat. Czy zmieniło się coś? Nie wiem, czy zauważyłeś. Kobiety są na boisku w Ultimate. O, jest pauza. Tak wygląda menu meczowe. Zawistoska. 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 Pyk! Zawistoska, jaka asysta. W ogóle wrzuty mam wrażenie, że działają w EAFC. Mam wrażenie, że wrzuty działają, że chodzą, chodzą. Ole bomba, Darwin! Po, panie! Come on, druga runda! Let's go! Pylkdy skończył streama, to dlatego. No i bardzo w pożądalu, że wbili się tutaj. Zapraszam, zapraszam. Dobra, jedziemy. Druga runda draftu, ale też mały ping. Ciekawe, czy nie trafimy na kogoś... Waleczne kurki! Waleczne kurki! Też je znam!
Kurwa, jaki draft w ogóle, ty. Mam tytuł streama. Draft youtuberów. Kto to? Klaudka. Jakbym przegrał, jakby z Klaudką, to by było w sumie sprawiedliwe w FC24, bo przegrać z kobietą to nie wstyd w FC24, prawda? Oho. No właśnie, o tym mówiłem. O Jezu, ale dziury w obronie to mam spore. Niby gram cofniętą obronę? Nie, a w ogóle tego nie widać. Jezus Maria. Wszystko pod kontrolą. Te stepovery to jest po prostu powrót FIFA, która to była? 22 chyba. Dobra, karny by był, jakby co. Także wszystko w pożądalu. Ulala, jak to chodzi! Jak to chodzi, człowieku! Nie, moja obrona jakoś dziwnie gra, bez kitu. Ale 8 pingu jest 9, tak patrzę. Bardzo fajny ten ping. Ładnie. Jeszcze próbowałem to ratować, ale... Precyzyjne podanie widziałem, nawet w becie je próbowałem, nie? Ale teraz to daj spokój, trzeba tu... Aha, to United gra, to fajnie, nie? Dobra, już zgłaszam ich tam do EA. Ojojoj, dziura. Słuchajcie, ale to jest w ogóle niepojęte, bo... Gram cofniętą obronę, a oni kurde nie się cofają, ja nie wiem. To się jakby... Oj. Więc... Brawo. Jakby ta gra w obronie była cięższa, nie? W sensie nie jest tak łatwo w tej obronie. Okej, jest coś takiego, jak nie wiem czy widzicie to, że jak naciśniesz strzał, to on próbuje, nawet jak ma złą pozycję, to on nie czeka na to, aż tam ułoży mu się pozycja, tylko od razu próbuje oddać strzał. To jest w sumie spoko, że nie ma takiej przerwy w tych animacjach, nie? Tylko musisz wtedy wiedzieć, kiedy... Oj. Czekajcie, bo tu zaraz w obronie się wysypiemy. Przesunąłem się bramkarzem. Aj, nie dali mi. Brawo, GG Klaudka, GG. Zostałem porobiony, no. Na zakończenie dzisiejszego streamka, rzadka paczka piłkarska. Paczka zawiera 12 kart piłkarzy. Wszystkich złotych, wszystkich rzadkich. No myślę, że to jest najlepszy wybór niż 3,81 plus za 50 monet. Macie jeszcze żeton za 20, myślę, że to też zrobimy sobie i tyle. Oby oddało, zobaczmy. Paczka pierwsza, nie ostatnia na pewno w tej serii, ale na zakończenie tego pierwszego odcinka na YouTubie i pierwszego streama na Twitchu. Paczka za 50 koła wlatuje, więc zobaczmy. Rzadka paczka piłkarska. O, Bośnia. Oho. Inform chyba, bo czarne z tyłu ekrany przestały działać z tyłu. Tak dobra, wyjebało ekrany z butów. Z tyłu. Nie pokazuję chyba nawet ile overalla na tych bocznych ekranów. Chyba się wyłączyły. Nie warto było. A, to dobrze, że tej nie trafiłem jako pierwszej. Dobra, nie ma źle. Bo troll by był, że Dembele bym myślał, że trafiłem. Trzy koła za nią płacę. Nie jest źle. Mkhitaryan, Diego Carlos. Kiedyś miał wyższy pace. Ile czasu robiłem te 60 gwiazdek? 40 minut? Coś takiego? Plus minus 40 minut robiłem to. Słuchajcie, za ten pierwszy dzień naszego streamu dobiega końca. Jutro od 12 godziny ciśniemy dalej. Na razie nasz skład nie wygląda najlepiej, ale De Jong już trafiony. Kuźwa, ale zobaczcie, jutro na 100% będziemy mieli paczkę rzadkich złotych piłkarzy 80 plus razy 10. Albo 2,84 plus, no nie wiem, kurde, teraz się zastanawiam, czy 2,84 plus, czy jedne, ale to jutro będziemy się zastanawiali.